filtry słoneczne, takie dedykowane do teleskopów, odcinają 95% nie będzie tu użyć. Tylko 5% obserwuje. Trzeba szanować swój wzrok. Wie pan, to będzie jeszcze tutaj tak wchodziło. Tyle mniej więcej, tak? No, może minimalnie mniej. Aha, okay. Mój palec trochę gruby, także. Ale generalnie będzie chodziło o to, że jeszcze będzie ta tarcza księżyca wchodziła. Coś jak całkowite, tylko że no, niestety księżyc nie będzie w stanie zastanowić. Zastanowię wczoraj wersję, bo to jasne. No, ty nie fukasz. Bartek, a ty kiedy ze swoim? No ja za chwilkę, o 12. O 12. I wykład będzie? No tak, tu kolega tutaj właśnie tam będzie. Przy tym. No to 3 minutki opowiadam. O mechanizmie zaćmienia. Nie, o zaćmieniach nie będę mówił. O zaćmieniach to mówi Leszek w tym. Aha. A ty o czym? Ja mówię o samym słońcu. Aha. Masz obraz słoneczka. Tu mamy panią astronautkę. Ale nie dotykamy. Łapkami nie. Teraz to bardzo nie lubi być macały. Jest to ten efekt będzie tak, że dużo widoczny. No będzie środka teraz coś zrobić. Teraz tak, coś zrobić. Ale jak będziemy wychodzić, no nie, no bo no, ale jak będziemy wychodzić, to kawałek to nagramy, że tutaj coś się dzieje. Zróbmy tam co może na środku i te. Wtedy pan go zakłada na... Nie. To jest inna bajka. Tylko wie pan co, musi pan sprawdzić, czy okular nie zawiera elementów plastikowych, bo pan jest dziewczynką. Tu jest wszystko stalowe i szkło. Żadnych plastików, żadnego... Plastikowa sobie wkłada na tych miejscach. Ona się cały czas przytrzyma. Zapali się.
żeby nasza planeta cały czas... Trzeba to sprawdzić. Nam się wydaje, że słońce po niebie wędruje, a to nasza Ziemia się wyjąć. To słońce nam się wydaje, że słońce się przesuwa. Słońce właśnie się nie przesuwa, no się słońce się przesuwa, tak. Tu się przesuwa. Tu się przesuwa. Obraz słońce. Tutaj już się też przesunęło. Muszę teraz biegać i wszystko przesuwać. I to już jest to zaćmienie? Tak, to jest zaćmienie. To ugryzione. To ugryzione, tak. To jest ciężko. Zgadza się. Bo zaćmienie jest widoczne w takim bardzo ściśle określonym pasie. I na przykład, gdyby pani pojechała sobie, nie wiem, do Czech albo na Słowację, to pani tam nic nie zobaczy. W tej chwili oni patrzą na słońce, widzą pełne, ładne, okrągłe słońce. Nie widzą nic. Włochy, Austria, nic nie widzą. Natomiast jeszcze będzie mocniejsze, tak. Od 12.51 dokładnie będzie maksymalnie. Jak mniej więcej wyjdzie? Troszeczkę jeszcze nadgryzienie, no bo to jest 12%, to jest nieduże, bardzo płytkie zaćmienie. Ciekawe. Dzieje się, dzieje.